Cześć, z tej strony Christian. Jak wiecie, na internecie krąży dużo różnych creepypast, niektóre dłuższe, niektóre krótsze. I właśnie te krótsze, takie krótkie, całkiem krótkie, postanowiłem zebrać w jeden odcinek. Mam nadzieję, że taka promocja tych past wam się spodoba. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie i czy chcielibyście jeszcze więcej takich odcinków. Nie zapomnijcie również o zalajkowaniu tego filmu i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A tymczasem dziękuję wam za wysłuchanie mojej przedmowy. Zapraszam do słuchania Creepypast. Od zawsze bałem się ciemności. Nie wiem, czy mój lęk jest uzasadniony. Może jest. Nie mam pojęcia. Kiedy byłem mały, nie mogłem zostać sam w ciemnym pomieszczeniu. Nie dawałem rady. Myślałem, że coś mnie w ten mrok wciągnie lub jakaś kreatura wyskoczy wprost na mnie zza jakiegoś mebla. Ech, dziecięce lęki. Teraz mam 24 lata. Mój lęk z dzieciństwa nie zanikł. Wręcz przeciwnie, nasilił się. Najpierw włączałem światła na cały dzień i noc, ale moje rachunki za prąd były monstrualne. Przestawiłem się więc na świece. Mam ich mnóstwo. Setki, jeśli nie tysiące. Stoją na półkach, szafkach, blatach, parapetach i schodach. Dosłownie wszędzie. Pilnuję, żeby ani jedna świeczuszka nie zgasła. Raz lub dwa o mało co nie spłonął mi dom, ale świece i tak zostały. Którejś nocy nie mogłem spać. Piłem ciepłe mleko, brałem proszki nasenne, nic nie pomagało. Przechadzałem się więc po domu powoli, żeby nie zgasić ani jednej świeczki. Udało się. Usiadłem na kanapie. Nagle wszystkie świeczki, oprócz tej, którą trzymałem, zgasły. Myślałem, że się zesram ze strachu. Jak szalony pobiegłem do włącznika światła. Po ciemku przewróciłem się o jakiś mebel i runąłem na zimną posadzkę. Wokół mnie zrobiło się jakby tłoczno. Czułem tłum ludzi, ale nikogo nie widziałem. Po chwili usłyszałem też szepty. Dziesiątki głosów szeptały jakieś zdania w nieznanym mi języku. I wtedy to dostrzegłem. Setki małych, szarych postaci w długich szatach. Miały puste, czarne oczy i całe rzędy, ostrych jak igły zębów. Stały naokoło mnie i gapiły się. W każdej chwili gotowe mnie pożreć. Modliłem się, aby to wszystko okazało się przywidzeniem. Na próżno. Wtem jedna z istot coś powiedziała. Po jej słowach cały tłum rzucił się na mnie. Czułem, jak ostre zęby wbijają się w moją skórę i rozrywają ją. Wrzeszczałem, wiłem się i wyrywałem. To bolało. Tak bardzo bolało. Nagle poczułem ulgę. Ból ustał. Wstałem, widziałem wszystko jakby z dziecięcej perspektywy. Teraz rozumiałem, co mówią te istoty. Szeptały. Witamy cię. Jesteśmy ciemnością, a ty jesteś jednym z nas. Lubimy cię. Pomożesz nam. Teraz szykuj się, bo jesteś kolejny do zwerbowania. Do zobaczenia. Niektórzy mówią, że w chwili śmierci ukazuje się nam przed oczami obraz całej naszej egzystencji. Mówi się, że śmierć to drzwi na drugą stronę. Ale czy kiedykolwiek byłeś na tyle blisko niej, by ją opisać? Jak to jest niemalże przeżyć śmierć? A teraz wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu. Twoja niezbyt rozgarnięta pielęgniarka przez przypadek podłącza nie tą kroplówkę. Zaczynasz czuć ucisk w ranie, jak zwykle, lecz po chwili orientujesz się, że jednak coś jest nie tak. Z początku zaczyna jedynie kręcić ci się w głowie. Odpływasz. Obraz powoli rozmywa ci się w oczach. Nagle podbiega lekarz. Stoi nad tobą coraz więcej osób. Krzyczą coś,
ale ty już tego nie słyszysz. Widzisz, że lekarz coś do ciebie mówi. Zaciekawiony, dlaczego wszystkich ogarnęła panika, spoglądasz na aparaturę. Na ekranie twój puls zbliża się w zawrotnym tempie do zera. Lekarz zauważa błąd pielęgniarki. Obraz przed twoimi oczami pokrywają ciemne plamy, aż staje się zupełnie czarny. Nagle odzyskuje swoją ostrość i kolor. Dźwięk coraz mniej się rozmywa. To była zapaść. Przelana na kartkę relacji osoby, która nie przeżyłaby tego, gdyby w odpowiednim jeszcze momencie lekarz nie zorientował się o błędzie. A ty... zapukałeś kiedyś do domu Mortis? Noc jak co noc. Włączam komputer, czekam chwilę, pojawia się pulpit, tapeta, ikonki, nic nowego. Z wyjątkiem pliku tekstowego, pośrodku ekranu zatytułowanego 16. Czuję strach, ale pierwsza myśl. Jakiś haker robi sobie żarty. Jak bardzo się myliłem. Otwieram plik, znajduje się w nim dosyć długa historyjka opowiadająca o tajemniczym nagraniu. Zgodnie z historyjką trwało ono 616 sekund. A wszystko, co zawiera, to szum i jedno skrzypnięcie na samym końcu, podobne do odgłosu człowieka zeskakującego na ziemię z kilkudziesięciu centymetrów. Nastolatek, którego zmasakrowane ciało znalazła policja, siedział przed komputerem, na którym zostało ono odegrane. Jak stwierdzili śledczy, w czasie mniej więcej jego zgonu. Każdy, kto je obejrzał, ginął w podobnych okolicznościach, ale nie chciało się ono włączyć w obecności co najmniej dwóch osób. Na końcu historyjki był link. Wpisałem go w wyszukiwarkę, co rozpoczęło ściąganie pliku AVI. Kiedy się ściągnął, uruchomiłem go. Trwało 616 sekund, słyszałem tylko szum. W 616 sekundzie usłyszałem wspomniane tupnięcie. Za sobą. W ułamku sekundy wszystko sobie uświadomiłem. Moja reakcja była błyskawiczna. Wyciągnąłem rękę za siebie, złapałem w nią coś... coś o fakturze gadziej łuski i wyszeptałem: omitti existentiam impius. Poczułem zapach siarki. Istota zniknęła w ułamku sekundy. Poczułem od niej falę gorącej nienawiści. Zaśmiałem się. Zamknąłem plik. Zmieniłem jego nazwę na 17. Wyłączyłem komputer. Przytknąłem palce do czoła i wyszeptałem: Last obliviscaris event. Zdążyłem pomyśleć. Łowca demonów to najlepsza robota pod słońcem. Potwory istnieją. Chociaż ty pewnie w nie wierzysz, uważasz, że wszystkie wilkołaki, smory, yeti i utopce to tylko legendy, zabobony. Ciężko nie przyznać ci racji, ale wierz mi, że są na świecie bestie o wiele gorsze niż te mityczne monstra. Robiły rzeczy tak okrutne i popieprzone, że straszne historie z internetu czy opowiadane przy ognisku wydają się przy nich śmieszne. I one istnieją naprawdę. Nie uchronisz się przed nimi, chowając się pod łóżkiem czy kołdrą. Nie znikną po zapaleniu światła. Nie masz szans, żeby przed nimi uciec, a one nie mają ani krzty litości. Jeśli zechcą cię zabić lub w inny sposób skrzywdzić, to nic ich nie powstrzyma. I na dodatek, tych potworów jest dużo, naprawdę dużo. Około 7 miliardów. Wiadomość z ostatniej chwili.
Policja donosi, że po okolicy grasuje sadystyczny morderca w stroju klauna. Może on być bardzo niebezpieczny, dlatego prosimy o szczególną ostrożność podczas nocnych eskapad po mieście. Przełączyłem stację radiową na kanał muzyczny, niezbyt przejąwszy się tą informacją. Miałem znacznie gorsze problemy. Jechałem do domu siostry, bo mam dosyć ciągłych kłótni z moją żoną. Siostra wyjechała akurat na weekend majowy, więc miałem jej dom dla siebie. Zawsze było w nim bardzo ładnie, ponieważ regularnie w nim sprzątała. Obiecałem jej sprzątnąć po sobie na bieżąco, ponieważ nie miałem tego w zwyczaju. A ona mnie o to prosiła. Jest dosyć pedantyczna, ale zdążyłem do tego przywyknąć. Gdy dotarłem na miejsce, postanowiłem się nieco rozejrzeć. Tak, jak przypuszczałem. Wszędzie było czysto i schludnie. Siostra ma dość duży dom, więc podziwiam ją za to, że tak bardzo o niego dba. Z tego co wiem, jest samotna. Ma mnóstwo koleżanek, ale wątpię, żeby zapraszała je na wspólne sprzątanie. Zawsze wolała robić to sama. Zauważyłem, że swój pokój przyozdobiła najróżniejszymi lalkami oraz maskotkami, wśród których były misie, kotki, pieski, a także kilka klaunów, w tym jeden duży, spoczywający na bujanym fotelu. Wszystko było oczywiście czyste i ładnie poukładane. Wieczorem poszedłem się umyć w nadziei zmycia z siebie złych emocji minionego dnia. Po kąpieli przygotowałem sobie kanapki i usiadłem przed telewizorem. Gdy go włączyłem, trafiłem na rozpoczynający się film Transportem z Jasonem Stathamem w roli głównej. Widziałem go już kilka razy, ale bardzo go lubiłem, więc postanowiłem go obejrzeć. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie siostra. Cześć, braciszku, co słychać? No witaj, siostra. Wszystko w porządku. Właśnie oglądam film. Co u ciebie tak głośno? Jestem na dyskotece. DJ daje czadu. No właśnie słyszę. Niezła rąbanka. Fajnie masz urządzony pokój. Chciało ci się zbierać te wszystkie zabawki? Parę dostałam, parę kupiłam. Poza tym nie miałem co położyć na półki. Najlepszy jest klaun na bujanym fotelu. Który? No ten, wielki, co siedzi na bujanym fotelu w twoim pokoju. Nie mam takiego. Fotel był pusty. Wstałem z kanapy i odwróciłem się powoli w kierunku pokoju siostry. Telefon wypadł mi z ręki. Halo? Jesteś tam? Halo? Zamarłem. Fotel stał pusty. Usłyszałem diaboliczny śmiech koło swojego ucha.